W meczu na szczycie trzeciej ligi piłkarze WD zmierzyli się z drużyną Unii Solec Kujawski. Od początku spotkania lepiej prezentowała się drużyna ze Świecia, która przyjęła inicjatywę w meczu. W 18 minucie na akcję prawym skrzydłem zdecydował się Fabian Chabowski, który piłkę dośrodkował w pole karne gości. Niestety futbolówki nie opanował Łukasz Słupkowski, przez co nie był w stanie oddać strzału na bramkę Unii. 22 minuta to już z kolei stały fragment gry dla Unii. Piłka po dośrodkowaniu Pawła Olszewskiego została zagrana przez Paczkowskiego do Łukasza Rucińskiego, a ten ostatni nie miał problemów z pokonaniem bramkarza WD. Od tego momentu WD próbowała odwrócić losy meczu, jednak jej ataki skutecznie były powstrzymywane przez piłkarzy z Solca. Jeszcze przed przerwą szansę miał Łukasz Słupkowski, ale jego zamiary wyczuł bramkarz Unii. W drugiej części obraz gry niewiele się zmienił. WD wciąż atakowała, jednak nie była w stanie przeforsować obrony Unii. Goście z kolei nastawili się na grę z kontry i w 60 minucie powinno być już 2-0. Jednak doskonałą interwencją popisał się Mateusz Skowroński. W samej końcówce Unia miała jeszcze dwie okazje na podwyższenie wyniku, jednak i tym razem piłkarzom z Solca nie udało się zdobyć bramki. Jaki fart, nie? Jaki fart. Spotkanie na szczycie tabeli kończy się więc wynikiem 1-0 dla gości, a WD póki co zostaje nadal na czwartym miejscu rozgrywek. Udało się zrewanżować drużynie z Solca. W tamtej rundzie wygraliśmy u nich 1-0 w 93 minucie. No tutaj się udał rewanż, no niestety, no taka jest piłka. Wiele czynników się na to zebrało. Myślę, że konsekwencje gdzieś w kryciu, bo bramkę straciliśmy po stałym fragmencie gry. Uczulałem, że drużyna z Solca, stałe fragmenty gry ma bardzo groźne, w szczególności rzuty rożne. Nie udało się, straciliśmy bramkę. Tak jak było widać na boisku, no, gdzieś troszkę może siły, zabrakło trochę skuteczności. No, to są takie mecze, gdzie decyduje jedna bramka, jeden jakiś stały fragment gry. No niestety tutaj lepsza drużyna, niestety w tym meczu był to Solec i nie mamy punktów. No chyba zabrakło zdecydowania w ostatniej fazie ataków. Tak, mieliśmy kilka sytuacji, w których powinna paść bramka, zabrakło skuteczności i tak jak mówię, no jeżeli się nie strzela bramek, to się mecz nie wygrywa, no, a musieliśmy ten wynik gonić i no, niestety no, tak to wyglądało, jak wyglądało. Po strzeleniu bramki piłkarze Unii troszeczkę jakby zamurowali się, co wam zadania nie ułatwiało. Lepiej prezentujemy się w grze z kontry. No jeżeli bramkę tracimy, to ciężko. Każdej praktycznie drużynie w Polsce jest ciężko grać atak pozycyjny. No i tak to wyglądało. Drużyna Solca bardzo dobrze się broniła. My za bardzo nie mieliśmy pomysłu i tak to się skończyło. Solec również był bardzo groźny przy tych stałych fragmentach gry, szczególnie rzuty rożne bite na krótki słupek. Byłem na meczu z Wrocławią, oglądałem drużynę Solca, no i tak jak mówiłem wcześniej, no tutaj uprzedzałem chłopaków, zdecydowanie najgroźniejsze to stałe fragmenty gry, no i się sprawdziło, straciliśmy bramkę właśnie po rzucie rożnym. Dzisiejszy mecz był spotkaniem drużyn z czołówki tabeli. Ta porażka sprawiła, że troszkę Solec wam odskoczył w tabeli. No ale jest jeszcze dużo kolejek. Solec gra jeszcze z zespołami, z Lechem, chyba z Kleczewem, z Warlubiem, więc mówię, no też gdzieś punkty może zgubić, a tych kolejek jest jeszcze sporo, więc ta tabela może się jeszcze obrócić zupełnie.